Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinka bardzo dawno nie było, chociaż dwa razy starałem się nagrać. Dwa razy był to bacik. Niestety bata jest dosyć ciężko nagrywać. A więc dzisiaj metod feder. Mam nadzieję, że zobaczycie różnicę w nagraniach, ponieważ mam nowy telefon i telefon ma opcję nagrywania szerokokątnego. Normalnie byście widzieli tylko moje nogi i kawałek wędki. A tak widzicie dużo więcej. Chole też myślę, że będą lepsze. I co? Myślę, że na karasia jest dosyć mała szansa, bo widziałem w trzcinach, że się trą. Zadęte mam dzisiaj trochę nietypowo jak na mój kanał, bo firmy Trapper, nie przepadam za tą firmą, ale to była jedyna jasna zadęta, którą posiadam. Jest to coś takiego. Trapper Series Feather Dynamic. I przesiałem ją przez sito, namoczyłem i wygląda tak. O, może teraz będzie lepiej widać. Coś takiego i ma ona w sobie od razu pieczywko fluo, żółte i troszkę czerwonego, ale naprawdę minimalną ilość. I przynęty, które dzisiaj ze sobą wziąłem, jest ich dosyć dużo. Pierwszy to jest taki pelet 8 mm Halibut, o, naprawdę śmierdzący, ale są już ciepłe dni, myślę, że teraz te słodkie zapachy będą też dobre. Tutaj jest skorupiak od firmy Lorpio, tylko przełożyłem do takiego pudełeczka. On też ma chyba 8 mm, jeśli nie mylę. Tutaj jest Halibut 8,7 mm, też od Lorpio. Coś takiego. Truskawkowe. Nie wiem, co to jest, czy to pelet, czy co to jest. Nie ma dziurki, nic. Jest to coś takiego truskawkowego, 8 mm. Też z tej samej firmy jest ten. O. Strasznie tania jest ta firma. Jestem ciekaw, czy będą na nim jakiekolwiek efekty. Jest jeszcze krewetka i ananas. To białe to krewetkę, żółte to ananas. Też od Lorpio. I taki pelecik ochotka, na którego mam tutaj dosyć dobre efekty, a też jest naprawdę tani. Bo kosztował chyba 5,90. Takie duże pudełeczko. I co, tak to dzisiaj wygląda. Wędeczka stoi. I zarówno wędka, jak i kołowrotek są to jakieś stare modele. Wędkę dostałem, jest to jakiś Mikado Multi Feather 3,30 do 80 gram. A kołowrotek to jest jakaś stara okuma z żyłką 0,20, ale naprawdę przyjemnie mi się na niego łowi, więc założyłem sobie go. Bo też na tym moim głównym kołowrotku jest żyłka 0,25. Myślę, że na 0,20 będzie mi się też lepiej łowić, jest to w końcu cieńsza żyłka. A ryby tu nie osiągają takich rozmiarów, żeby trzeba było taką grubą żyłkę używać, bo co? Są tu takie amury najwięcej pod metr, nic więcej. Na tych dwóch stawach z tamtej strony są większe. Są tutaj ładne linki, ładne leszcze, bardzo dużo karpia. No i tak to dzisiaj wygląda. Nic nowego, tak jak zawsze. O, parasol wziąłem na wszelki wypadek, jakby mi prosto w twarz słońce świeciło, albo deszcz zaczął padać, jest na to mała szansa. I pierwszy raz od bardzo długiego czasu wziąłem ze sobą podbierak teleskopowy. Zawsze miałem tamten mój z takim dużym koszem. Niestety popsuł się gwint w podbieraku i cały lata. O, dlatego muszę mieć dzisiaj taki. Ale zbytnio mi to nie robi różnicy. Jestem trochę wykrzywiony właśnie na koszu. Zobaczcie. Ale jest naprawdę fajny. No i co? Ja zakończam nagrywanie. Czekamy na branie. Mam nadzieję, że widzimy się przy braniu albo przy holu jakiejś większej ryby. Mamy pierwszą rybkę. Chyba karpika. Najprawdopodobniej karpika. Ciężko go trochę ruszyć. Hamulec wyciąga. Wędeczkę mam dosyć twardą, więc nie widać tego aż tak.
Ale naprawdę fajnie walczy, wali głową. Ojeju. Chciałbym, żeby to był linek duży, bo jeszcze dużego lina w tym sezonie nie złowiłem, tylko dwa maluszki. Takie pod 25 cm. O, dumbbell z Popa Pananas. Muszę wstać, bo leci w trzcinki. O, nie da się go wynurzyć. Ale duży nie jest, widać po walce. Po prostu jest silny. Nie, no fajnie jeździ. O. Fajna jazda jest. Sadzan. Albo jak to się mówi, pełnołuski. O. O, kurczaczki, walczy jak bym miał, nie wiem, 20 kilo. Chodź, karpiku. Zapięty za dolną wargę. Jest. Mamy go. O, ciężki skubany. Kurczę. Ciężko go podnieść. Jest i pierwsza rybka. Dawno już nie złowiłem karpika. Zobaczcie, taka torpeda. Odpiął się w podbieraku. Piękna ryba. Jeszcze go na szybko zmierzę, jeśli mam w ogóle miarkę. O, jest miarka. Jest miareczka. A więc co? Mierzę karpika na szybko. I go wypuszczamy. Karpik ma 42 cm. O, nie widzieliście. 42 cm. A, nie lubię, jak się te karpie zaczepiają o podbierak. Taka rybka. Może na tle wody wam pokażę, żeby było może na miniaturkę. O, taki karpik. Oczywiście wraca do wody. Pięknie poszedł. I co, bardzo fajnie, że udało mi się nagrać haul. Tutaj sobie rozłożyłem parasol, bo słońce wyszło i mnie raziło w oczy. Tak jak mówiłem, nie mam czapki. Patrzyłem na pogodę, też o 12 ma zacząć padać niestety. Więc dobrze, że wziąłem ten parasol, zdecydowałem się go wziąć. No i co, dumbelsik ananas. Może wam go jeszcze pokażę. Nie, nie ma go już na haczyku. Haczyk 16 za dolną wargę. I tak to wyglądało. Co, ja zakładam znowu może ananasa i próbujemy dalej. Jest i kolejna ryba. Chyba znowu karpik. Branie było momentalne, nie udało mi się nagrać, a chciałem wam bardzo nagrać branie. No niestety tak bywa. Przyszli jacyś ludzie i się w ogóle kąpali w tej wodzie, tylko wyszli i branie. O, wpływa trzciny. A wydaje się być cięższy tak po walce. No ale zobaczymy. I znowu ananas. Nie, mniejszy. Ale walczy podobnie. O, wypiął się, niestety. Ale widzieliście, że był. I nawet nie wiem, czy to nie haczyk się odwiązał, kurczę. Nie, haczyk jest. Ale kupne przypony nie powinien się rozwiązać. Jest, ale widzieliście, rybka była na ananasa.
I co, próbuję dalej, nie będę przedłużać. Siedzi rybka. Widzieliście może branie? Ale to chyba jest karasek. A trochę skrzypi ten kołowrotek, już jest dosyć stary. Coś mniejszego na pewno. Mam nadzieję, że branie jakkolwiek było widać. A chciałbym, żeby to był linek. A teraz już trochę mocniej walczy. Może jest to mały karpik? O, chyba jest to mały karpik. No, tak mi się wydaje, mały karpik. A może to nie karpik? Zaraz zobaczymy, co to. A jest to karpik. Maluszek. Ale bardzo ładnie mnie za to ubarwiony. Chyba chory. Nawet nie wiedziałem, że są tutaj aż tak małe karpiki. O, zobaczcie. Coś takiego. Naprawdę piękny z wyglądu. Na krewetkę. O, wpiął się tutaj. Coś takiego. Piękna rybka. Nałożę was tu na szelki może. O kurczę. Coś takiego. W słońcu te karpie pięknie wyglądają. Rybka oczywiście wraca do wody. No nie spodziewałem się, że są tutaj aż tak małe karpiki. O, musiał mnie jeszcze ochlapać na koniec. No i co? Krewetka 7-milimetrowa. Tym razem nie 8, bo myślę, że to za dużą sznętę miałem, dlatego ta rybka się zerwała. Biały dumbbell z 7 mm. I się udało. Kolejna rybka jest na moim koncie dzisiaj. Są już dwie, a mam jeszcze kilka godzin łowienia, więc bardzo fajnie. I co? Pokażę wam może teraz, jak ja robię ten zestaw, bo nie mam ze sobą foremki. Wiaderko sobie daję tu, tego. I daję sobie dumbbellsika na rękę. Zasypuję to normalnie zanętą. Odciskam tak, o. I jak dumbbells jest na wierzchu, o, tak jak tutaj, dodaję sobie jeszcze na rękę trochę zanęty. Dociskam. I coś takiego leci do wody. O. Mam zaklipowane w jednym miejscu. Bandeczka na podpórki i zostaje tylko naprężyć żyłkę i czekać na branie. Jakąś rybkę mamy, ale czy dużą? Nie wiadomo. Mam nadzieję, że widzieliście jakkolwiek branie. Ja się zająłem dumbbellsami i zobaczyłem dopiero, nie wiem czy to był koniec, początek. Ale branie mocna, a rybka maleńka. Jak to znowu taki mały karpik, to znaczy, że zarybili takimi karpiami. Ale nie no, jest to lin. No i bardzo fajnie. Chciałem lina, jest linek. Mały, ale jest. Yeah. O, wyskoczył spod bieraka. Dobra. Robię to bez podbieraka. I jest mały linek na krewetkę. O, piękny. Też taki pod 25, myślę. O, zapiął się dosyć mocno. Liny mają twardą mordkę. O, piękna rybka. Trzeci mój lin w sezonie. Niestety kolejny taki mały, ale to nic, ważne, że jest. Nie wiem, czy jakkolwiek to widać. Taki linek. O. Jeszcze wpadł mi do wody. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało, bo uderzył o brzeg.
Dlatego powinno się z rybami kłócać, a nie stać. Ja niestety się tej zasady nie posłuchałem, no i mogło się mu coś stać, więc pamiętajcie, że przy zdjęciach, nagrywaniu najlepiej z rybami kłócać. No ale trudno, robimy kolejny rzut. Mam nadzieję, że linkowi się nic nie stało i łowimy dalej. A przynętą był znowu dumbbells, krewetka. Mamy kolejną rybkę, tym razem założyłem to coś truskawkowego. Ani to pellet, ani dumbbells. Jest coś większego, co pewne taki karpik jak te pierwsze. Jeden, co się zerwał i ten, co mi się udało wyjąć, bo walczy naprawdę ładnie. O, ładnie wali głową. Ukroiłem na pół tą przynętę, żeby nie była taka duża. Może się uda, że się nie wypnie. Zobaczymy. Też za jakiś czas będę musiał sobie też haczyki, nie wiem, 12, 14 kupić, bo te 16 jednak aż tak nie są takim dobrym rozwiązaniem na te większe karpie, chociaż jakby się je dobrze zacięło, to się nie wypną, ale też jak karpik połknie, to będzie ciężko wyjąć. A, poszedł w trzciny. O kurczę. O, piękna ryba. Piękna. Ojej. A, walczy do końca. O, piękny karp. Kurczę, odpaliły się te karpie, jak się zrobiła ciepła woda. A, żeby się tylko nie spiął. Myślę, że taki pod 1,5-2 kilo, ale jak na to łowisko, to jest ładny karpik już. Ale naprawdę długi się wydaje. Jest. Jest rybka. Pięknie. Jest ładna rybka. Niby jest to woda no kill, ale i tak znajdują się już tutaj ludzie, co zabierają ryby, więc za jakiś czas może nie być tak pięknie z braniami jak dzisiaj. A, zadorną wargę się wpiął, ale twardą szczękę ma naprawdę. Karpik już odpięty. Coś takiego. O, może tym razem kucnę, żeby nic mu się nie stało, jak będę go trzymać. Nie wiem, ludzie wsadzają jakoś palce tak i wtedy niby się nie skacze. O, na szybko go mierzymy, żeby jest dosyć ciepło, żeby nie był za długo na tym słońcu. Ale w tym słońcu jest piękny, złoty. Naprawdę piękne są tu te ryby. 42, tak samo. Taka rybka. Jeszcze nagram na tyle wody, żeby mi tylko nie spadł, muszę go trochę mocniej trzymać. O, coś takiego. O, szybki jest. Piękny karpik. Po takie rybki tutaj przyjechałem dzisiaj. Na szczęście nie mam daleko na to łowisko, bo około 1,5 km, więc mogę się na spokojnie zabierać rowerem. No i co? Próbuję dalej. I mamy kolejną rybę, chwilkę po zarzuceniu, jednak skończyłem nagrywanie. I ładnie walczy. Miejmy nadzieję, że jest to karp albo jakiś nowy gatunek dzisiaj. Bardzo bym chciał amura, ale raczej nie. Jest to karpik. Zobaczymy. Ładnie walczy, ale branie było naprawdę leciutkie. Myślałem, że będzie znowu coś mniejszego. Znowu na mały kawałek tej truskawki, tak jak wam pokazywałem, jak rzucałem. No, ładnie walczy. Będzie to karpik najprawdopodobniej. A, muszę jednak następnym razem ten kołowrotek wymienić, bo ciężko już w miarę chodzi jednak.
Wydawało mi się, że jest w lepszym stanie. Zobaczymy. Jak jest to karpik, to raczej nieduży. Chyba, że odpali przy brzegu. Ojojoj, ładnie pociągnął. Mam nadzieję, że to widzieliście. A chciałbym, żeby to był duży lin. Ale nie, no jest to chyba karp sazan. Bardzo ładnie walczy. Fajnie, jakby był to amurek. Żeby tylko do tych trzcin nie wszedł, będzie dobrze. O kurczę, wchodzi do trzcin. Muszę go trochę zasekurować. A, piękny garbusek. A, woda się zrobiła cieplejsza, karpie się zrobiły silniejsze. Czego więcej chcieć na rybach? Ojojoj, w trzciny poszedł. Ładne te karpiki tutaj wpuścili. Chyba jeszcze się tak łatwo nie podda. Powalczy trochę przy brzegu. A, piękne. Dobra, muszę trochę jednak zwinąć tej żyłki. Za dużo luzu mu dałem. Nie poszedł dalej. Ajajaj, piękna ryba. Nie chce się dać wyjąć. Wędka się wygina. Kamil ciągnie rekina. O, musi nabrać trochę powietrza, żeby się osłabił. Znowu za dolną wargę. Rybka. No i ten to już jest porządny karpik. Ach, jest. O, pięknie. Dobrze dzisiaj mi idzie. Wyjątkowo dobrze. Żeby to się tylko przełożyło na zawody, będzie bardzo dobrze. Piękny, gruby garbus. O kurczę. Zobaczcie, jaka ryba. Piękny karpiszon. Myślę, że to jest nawet może z zarybienia sprzed 2 lat, a nie sprzed roku. Bo raczej takim dużym karpiem nie zarybiali. Ale zobaczcie, jakie rybsko. Piękna ryba. Może z nim kucnę, żeby mi nie spadł. O, walczył niesamowicie. Właśnie dla takich ryb tutaj przyjeżdżam. Poszedł. Pięknie. Szkoda, że nie nagrałem brania, bo było naprawdę lekkie jak na taką rybę. Ale ważne, że jest ryba. I co? Znowu zakładam tu skaweczkę. Dobrze tutaj działa na te ryby. I czekamy. Może uda się w końcu tego amurka wyjąć. Jest rybka. Akurat poprawiałem parasol, żeby mi nie świeciło słońce. Siada ma tutaj branie. Mam nadzieję, że cokolwiek widzieliście. Ja nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie. Tak jakby było coś maleńkiego. Miejmy nadzieję, że to nie karaś, tylko kolejny linek albo jakiś mały karpik. Co to jest? Chyba karasek tym razem. Albo leszczyk? Zaraz zobaczymy. Leszczyk. A, puścił na koniec. Znowu, leszczyki mają miękką mordkę, więc często puszczają. Ale był to leszczyk taki pod 25 cm, maluszek. Zaczął na koniec wariować i puścił. I co, było to na przynęty? O, tą. Tylko była ona pokrojona. O, coś takiego.
Ma to bardzo intensywny zapach. No i co? Zakładam następną. Mam tutaj już pokrojony kawałek. O, ja takie malutkie kawałeczki zakładam. Nawet nie potrzebuję tego rozwieracza. Mam go, ale nie chce mi się wyciągać. O. I teraz coś takiego. Jak widzicie, zanęta trapera się sprawdza. Nie jest to droga zanęta, a jednak na takie rekreacyjne łowienie jest bardzo dobra moim zdaniem. Znaczy rekreacyjne, ale takie szybkie wypady, jak na przykład nie ma się innej. Na pewno na zawody bym nie wziął. I myślę, że za tydzień w niedzielę są tutaj zawody sławikowe. Jak wszystko pójdzie po mojej myśli, wybiorę się tutaj i zrobię wam z tego odcinek. Nie będzie to taki odcinek jak zwykle z holami i tak dalej, bo na zawodach chciałbym się skupić głównie na łowieniu. Ale chciałbym to zrobić tak, że pokażę wam w domu moją taktykę, wszystko wam pokażę, moje spławiki i tak dalej, bacika i tak dalej, bo nie wiem, czy był już odcinek z mojego nowego bata. Nagrywałem, nie wiem, czy jakikolwiek wleciał, nie pamiętam już. Pokażę wam moją całą taktykę, na koniec pokażę wam ważenie i tak dalej, jeśli w ogóle coś się udało złapać, bo nie wiem, jak to będzie. Chyba, że się nie uda wyskoczyć, zobaczymy. I co? Ja robię kolejny rzut. Kolejny raz to samo miejsce. Póki ryby biorą, nie zmieniam tego miejsca. O. I co? Czekamy dalej. Szkoda, że się leszczyka nie udało wyjąć. Byłby to trzeci gatunek dzisiaj. Ale jak widzicie, karasie nie biorą. To, co mówiłem na początku, się sprawdza. Czyli, że mają teraz tarło. Co chwilę trzciny się gdzieś ruszają. Ale to jest aż dziwne, że ten staw jest tak zawsze pusty. Ostatnio zauważyłem, że tylko jeden pan systematycznie tutaj też jeździ, tak jak ja. Też nie zabiera ryb. A większość ludzi z PZW przyjeżdża tutaj tylko chyba, żeby złapać sobie coś na obiad. Nie lubię takich ludzi, ale cóż, płacą, PZW mają do tego prawo. Mi się to zwraca w postaci ryb, ale nie w postaci ryb, ale w postaci chwil spędzonych nad wodą, a nie na zabieraniu ryb. Nie wiem, co niektórzy ludzie mają w głowach, że zabierają po 10 kilo karasia dziennie. Co oni z tym zrobią, nie wiem. Albo limit karpia, są 3 sztuki, oni biorą całą siatę tych karpi, jak się uda nałapać. Takich ludzi w ogóle nie szanuję, no ale cóż, każdy człowiek jest inny. Nie każdy jest tak wychowany, żeby... Nawet jak już bierze, żeby brać w tych limitach, żeby wziąć tyle, ile mu jest potrzebne, a resztę zostawić. A ludzie biorą pełnymi siatami, to jest przykre na tym PZW, dlatego tutaj głównie nie ma ryb. Nie dlatego, że PZW nie zarybia, bo PZW zarybia. U mnie co roku zarybia i to bardzo dużo. Na przykład tutaj zostało wpuszczone ponad tona 400 karpia w tamtym roku, w listopadzie. I co tu zostało? Na tamtych stawach zostało malutko tych karpi. Tutaj jako tako się trzyma, ale też ludzie powoli zaczynają zabierać. No ale ważne, że cokolwiek jeszcze bierze. Mam nadzieję, że jeszcze zarybią tu jakimś drapieżnikiem, bo jest tu strasznie mało drapieżnika. I co, ja czekam na branie, może nawet nie wyłączam nagrywania. Tylko zrobię najwyżej cięcie, wkleję to i już. Jest kolejna rybka. Dzisiaj jest naprawdę jakiś dzień, że te ryby mają swój wyjątkowy żer. Coś mniejszego chyba. Ale coś jest. Akurat samochód podjechał na łowisko. Ale ładnie bije głową. Chyba jest to mniejszy karpik. A chciałbym, żeby to był linek, a nie karpik. Albo nie, jeszcze muszę go trochę wymęczyć. Jest on mniejszy niż poprzednicy jego. Żeby się tylko nie spiął. Wyrzec spod bieraka. Jest. Jest i kolejna rybka. Powiem wam szczerze, że pomiędzy tymi wszystkimi rybami, które widzieliście, nie było dłuższego odstępu niż 20 minut. Nie jestem tutaj długo. Ten akurat maluszek, trochę już poharatany. Coś takiego. Malutki.
jeszcze ładnie się zapiął. Nie będę go odpinał na filmiku, bo niektórzy mogą być na to wrażliwi. Zaraz się widzimy przy wypuszczaniu. I taki maluszek pod 35 cm oczywiście wraca do wody. Najmniejszy dzisiaj, nie licząc tego niepełnołuskiego. Najmniejszy pełnołuski dzisiaj. I kolejny na truskawkę, więc zakładamy kolejny raz truskawkę i czekamy na coś większego. Pogoda się momentalnie zmieniła, przyszły czarne chmury, zaczęło kropić. Jeśli nie zamieni się to w burzę, to jeszcze posiedzę jakiś czas. Nie wiem, załóżmy jeszcze z 2,5 godzinki. Ale jeśli zacznie grzmieć jakieś pioruny albo coś, to będę wracać, bo lepiej wędką nie machać w burzę. I co, tak jak widzieliście, oprócz tych karpików, co nagrałem z moim mówieniem po prostu, siadł jeszcze jeden, taki mała torpedka, jakiś skarłowaciały trochę. Tam raczej dałem muzykę, nie pamiętam, czy cokolwiek tam dawałem, czy dałem muzykę. Ale po prostu obok mnie na tamtym miejscu z bacikiem siadł dziadek z dzieckiem i nie chciałem, żeby było ich słychać i też nie chciałem ja im przeszkadzać przy okazji. I też dałem chłopczykowi wypuścić tego karpia, tego też nie nagrywałem. I co? Teraz rzut poleciał na czerwonego halibuta. Bardzo śmierdzący zapach. Coś takiego. Niby czerwony halibut, a jednak jest taki dziwny ten kolor. Zanęta dalej trapera. No, nie wiem, czy na filmie będzie dobrze widzieć, ale ona jest taka czerwona. I jak widać, kolor czerwony dobrze działa na te ryby. Będę musiał ją jeszcze kiedyś kupić, zobaczyć. No i co, ja czekam, może uda się jeszcze coś fajnego złowić. Teraz dużo większych ryb spławia się na powierzchni. Wydaje mi się, że to są albo bolenie, albo amury. Bo tak to wygląda. Zobaczymy, może na skórkę by się opłacało rzucić. Niestety nie mam chleba ze sobą. I co, ja czekam na branie, nie będę was już zanudzać. Ten film i tak pewnie wyjdzie długi. I zapraszam do dalszego oglądania, bo myślę, że będzie jeszcze co oglądać. Jeszcze jakieś rybki siądą. Pogoda już nie jest za dobra. Zaczyna też grzmieć. Ale miejmy nadzieję, że burzy nie będzie. Ja jeszcze zostaję. Mam parasol, więc deszcz mi nie szkodzi. I też obmyśliłem taki plan, że skoro nie mam statywu, a mam tutaj takie szelki, czy nie dałoby się ich zamocować na drzewo i nagrywać hole i tak dalej z normalnej perspektywy, że widzicie i mnie, i całą wędkę, i rzuty byście widzieli. Ale to jakby przestało padać, spróbuję, żeby ten telefon mi nie zamógł po prostu. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jakby się sprawdziło, to następne odcinki też będę nagrywać i z szelek, i z drzewa. Bo w najbliższym czasie statywu nie będę mieć. I co? Czekamy. Teraz zarzuciłem napineczki, bo od pół godziny ponad, pół godziny, nic się nie dzieje na żadną z tych przynęt. Zarzuciłem napineczki, może coś mniejszego się skusi. I próbuję dalej. Wędkarze się zwinęli, mało kto został. Przez ten deszcz, a to jest według mnie chwilowy deszcz, tam już idą ładne chmury. Jasne, nie ciemne. Gorzej tam z tyłu, ale to jest nieważne. I co? Próbuję tutaj, zobaczcie. Mam kolegę na rybach. Te linki to lubią, ale zostawię go, niech sobie żyje. Nie będę ryzykować zakładaniem go i czekaniem bez rezultatów. I tak to dzisiaj wygląda. Nie jest za dobrze. Początek był świetny. Karp za karpiem. Nawet trafił się linek, a teraz jest dosyć słabo. O,
właśnie pociągnęło na pineczki, zapewne jakiś karaś. Uda mi się na wizji wam nagrać. Zobaczymy. Coś lekko pociągnęło. Dobra, nie ma sensu tak przedłużać. Po prostu widzimy się, mam nadzieję, przy holu. Mam rybę. Może być duża szansa, że się zapnie, bo trochę starałem się ogarnąć, żeby włączyć aparat. I dałem mu trochę luzu. Mu albo jej. Zobaczymy, co to za gatunek. Mam nadzieję, że jest to karpik, bo powiem wam szczerze, że półtora godziny ponad już bez ryby. Walczy ładnie. A fajnie, jakby to był linek. A nie, chyba to jest karpik, ale ten zwykły, nie sazan. No, pięknie ubarwiony. Nieduży, ale bardzo piękny. O, puścił. Kurczę. Mówiłem, że tak będzie. O, jeszcze tu szerszeń mi lata obok głowy. Tu mają gniazdo swoje. I na co się skusił? Na halibuta czarnego. O, 7 mm. Dobra, nie zanudzam, rzucam dalej. Chyba nie karpia, ale mam. Albo tego małego karpika, co też łapałem dzisiaj. Malutkie takie. No to nieźle. Niezła ryba. Ja też. Na dumbbellsa jakiegoś. Ja już wracam, tryb. Wynik widzieliście, całkiem zadowalający. Dużo karpików, jakieś karaski. Udało się złowić też linka, leszcza zerwałem przy samym brzegu, a więc bardzo fajnie. Niestety nie nagrałem zakończenia nad wodą, bo przyszli znajomi i się trochę wstydziłem, ale trudno. Myślę, że film wam się spodoba, a przynajmniej mam taką nadzieję. Ja dziękuję wam za oglądanie i możliwe, że jutro nagram kolejny film, tym razem z treningu przed zawodami. I co, ja dziękuję wam za oglądanie. Na rybkach byłem prawie 10 godzin, ale całej końcówki wam nie nagrywałem, bo się nie działo totalnie nic oprócz pojedynczych karasi. I co, ja już kończę, dojeżdżam do drogi, więc dziękuję wam za oglądanie i za praktycznie 500 subskrypcji.